Jacek Dokutowicz, witam Państwa w programie Rozmowy o Mieście. Dziś moim i Państwa gościem jest Jerzy Kurzawa, pełnomocnik prezydenta Siemianowic Śląskich do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami i rozwoju przedsiębiorczości. Witam Pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie pełnomocniku, zacznijmy od tej ustawy śmieciowej. Wprowadzana jest już od prawie 3 miesięcy. Czy ten etap wprowadzania właśnie można uznać za zamknięty? Etap wprowadzania nie możemy uznać za zamknięty. Generalnie ustawa od kiedy obowiązuje od 2 miesięcy na dzień dzisiejszy, przeprowadzamy proces przekazania rynku gospodarki odpadami Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. W tej chwili proces ten przebiega bardzo sprawnie i spokojnie, chociaż zdarzają się przypadki, które wymagają interwencji. Ale w chwili obecnej jesteśmy na etapie początkowym. Współpraca z zarządcami nieruchomości, bo to jest tak też istotny element tego całego przekształcenia, przebiega bardzo pomyślnie. Zarządcy nieruchomości starają się uzupełniać te wszystkie elementy, które są elementami problemowymi w tej chwili. A problemy się pojawiają z posadowieniem pojemników, z ilością pojemników, z przejmowaniem miejsc pod zasobniki. Także to wszystko w tej chwili jakby realizowane jest bardzo pomyślnie. A jak długo to potrwa właśnie to wprowadzenie, jak Pan przewiduje? Kiedy można powiedzieć, że już jakby ustawa funkcjonuje w Siemianowicach? Jest wystarczająca ilość pojemników, tam gdzie mają być i wszystko zaczyna hulać. Przynajmniej ze strony miasta. Znaczy nie. Jeżeli chodzi o wdrożenie ustawy w fazie początkowej, ja powtórzyłem to na sesji i mówię teraz, że jesteśmy na etapie 10-15% tego, co ustawodawca od nas w tej chwili wymaga. Prawda? Przed nami jeszcze wiele czynności administracyjnych i wiele zadań do wykonania. W tej chwili na tym etapie mamy wszystko porządnie poukładane. Łagodne przejęcie przez firmę wykonawcę zlecenia przetargowego, to się dzieje. Pojemniki w tej chwili, jeżeli o selektywną zbiórkę odpadów, są w zasadzie w 80% rozstawione w mieście. Problem wynikał z tego, że w pewnym momencie zachwiała się równowaga między podażą i popytem, co spowodowało, że czas oczekiwania na pojemniki do selektywnej zbiórki wydłużył się do 60 dni. Ten okres w tej chwili mamy jakby poza sobą i MPEK sukcesywnie wyposaża czy doposaża nieruchomości w pojemniki. A kiedy będzie, można powiedzieć, mówił Pan o 80%, kiedy będzie 100% pojemników? 100% pojemników przypuszczam, że będzie na koniec września, powinno to już być zrealizowane. W takim razie teraz może z drugiej strony, jak wygląda na dzień dzisiejszy, na dziś segregacja śmieci przez mieszkańców Siemianowic Śląskich? To jest element, który wymaga jakby takiego dokształcenia i edukacji permanentnej w tej chwili. Mieszkańcy zadają wiele pytań, takich podstawowych i tych zasadniczych, gdzie składować, jak składować, co segregować, jak rozdzielać te wszystkie odpady, które powstają w mieszkaniach. Myślę, że wiele pytań w tej chwili będzie przez nas tutaj w formie takich publikacji prasowych rozwiązywanych. Ja dam taki przykład tetrapaków, temat, który się powtarza i wielokrotnie do mnie telefonowano. Tetrapak to jest takie opakowanie papierowe po mleku i napojach. No, składa się w 75% z papieru, w 20% z poli z tworzywa sztucznego oraz 5% z folii aluminiowej. No i występuje dylemat, bo jedni twierdzą, że trzeba go do papieru wrzucać, drudzy, że trzeba do tworzyw sztucznych. Znaczy generalnie tutaj zalecam też wszystkim, zresztą takie są interpretacje, jest to uzależnione od wykonawcy, który odbiera odpady. Jeżeli nie ma jakichś zaleceń ścisłych, należy to wrzucać do tworzyw sztucznych, ponieważ wykonawca poprzez sortowanie mechaniczne spokojnie sobie to oddziela i ten materiał używany jest przede wszystkim jako paliwo alternatywy. Ale to z tego, co ja pamiętam, to także my na naszych stronach informowaliśmy, że właśnie te tetrapaki wrzuca się do pojemników z plastikiem. Tak. To są różne interpretacje w różnych miastach. U nas to jest plastik. Tak jest. U nas jest plastik i taka interpretacja była też w Ministerstwie Środowiska. W pewnym momencie się pojawiła też, bo to też ten temat gdzieś tam się przewidział. Znaczy to taki jeden z tematów, jeżeli chodzi o tworzywa. A czy prowadzone są już jakieś kontrole? Czy te śmieci są rzeczywiście segregowane? Oczywiście w miejscach, gdzie już są wyznaczone i postawione. Ja proszę po prostu
Może kontroli nie przeprowadzamy w tej chwili, jeżeli chodzi o taką zasadność tego systemu, ale oprę się na opiniach, które wyrażają zarządcy nieruchomości. No jedną z takich opinii przeczytałem tutaj w gazecie Siemiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która bardzo mnie ucieszyła, gdzie pan prezes spółdzielni wypowiedział się w ten sposób, że jest zadowolony, ponieważ w zasobach spółdzielczych jakby segregacja śmieci postępuje. Jest lepiej niż było kiedyś. No to są takie budujące słowa, szczerze mówiąc. A ile pan daje czasu siemianowiczanom, ale pewnie można powiedzieć Polakom, kiedy, żeby ta segregacja była przynajmniej w 80%? Ja myślę, że jest problem, który też jeszcze ministerstwo też nie rozwiązało, budynków wielolokalowych. Na dzień dzisiejszy segregacja u źródła, czyli w domkach jednorodzinnych, przebiega bardzo dobrze, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o segregację w budynkach wielolokalowych, tamten problem no, jest nie do skontrolowania, tak szczerze mówiąc, z punktu praktycznego. Na dzień dzisiejszy i wymagana jest jakby to podniesienie świadomości ekologicznej, czyli mówienie o tym, co szkodzi, jak szkodzi i żeby ludzie mogli w tym momencie sami podjąć tą decyzję odnośnie tego. To ja mówię, no jest to też opinia budynków spółdzielczych, czyli wielolokalowych. Wyczytałem z którejś z gazet, że Sejm przygotowuje w ustawie jakieś zmiany. Czy, to znaczy się te zmiany. Na czym one mają polegać? To znaczy się, jest wiele zapytań. W tej chwili ja też do ministerstwa się zwracałem z pytaniami różnego rodzaju. Na przykład jest kwestia tego, jak potraktować najemców lokali użytkowych, spółdzielnia mieszkaniowych. Są to mikroprzedsiębiorcy przeważnie. Tam występuje taki problem, czy to mamy naliczać im tę opłatę w ramach czynszu z VAT-em, czy bez VAT-u. Pytania takie podstawowe, które są w tej chwili aktualne. Były też próby interpretacji, czy VAT naliczać do śmieci, czy nie. Była interpretacja Katowickiej Izby Skarbowej w początkowej fazie 2012 roku, że tak. Potem był wyrok sądu w Rzeszowie w USA, który stwierdził, że nie należy naliczać VAT-u. Potem... Czyli to są już takie zmiany na wyższym poziomie, które raczej zwykłego śmiertelnika nie dotyczą. Nie będą dotyczyć, ale dotyczą urzędy miast, które muszą w tym systemie pracować, bo to są takie istotne elementy finansowe, które wpływają po prostu na to, jak będziemy gospodarować tymi środkami. Także mówię, tego typu rzeczy się pojawiają, tak samo odpowiedzialność zbiorowa. Mówimy też o dalszym etapie, czyli egzekucja. No i tu jest też problem, na który też nie potrafi nikt odpowiedzieć tak do końca, jak wyglądać będzie egzekucja w środowisku spółdzielczym w budynkach wielolokalowych. Czyli to jeszcze wszystko jest do wszystko jest przed nami, wszystko to trzeba wyjaśnić, no wszystko trzeba przyjąć jakiś taki złoty środek, który nie będzie jakby wywracał całego systemu, ale też pozwoli na jakby rzeczowe i logiczne traktowanie wszystkich. Z dużym zadowoleniem muszę stwierdzić, bo mówimy jeszcze o śmieciach, mówiliśmy o cenach, były kalkulacje, była cena, były dyskusje. Znaczy, z dużym zadowoleniem muszę stwierdzić, że u nas w Siemianowicach jesteśmy może jednym z pierwszych, a może nawet pierwszym miastem, którym dokonano obniżki opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. No pewnie były źle doszacowane na początku. To znaczy doszacowanie było prawidłowe, zrobione było na podstawie statystyki, te ceny były wyważone, związane z przewidywanymi kosztami, które zakładała ustawa o gospodarce odpadami, z tym, że w związku z tym, że przetarg odbył się, wyniki przetargu były dla nas dobre no i okazało się, że w tym momencie ta cena może ulec obniżeniu. I pan prezydent generalnie, pan Jacek Guzy, prezydent miasta, zgodnie z deklaracją, że taka deklaracja padła w listopadzie 2012 roku, że jeżeli warunki do tego nasz będą sprzyjające, to ta cena ulegnie obniżeniu. I to się stało. Cena została obniżona o 20% i wynosi obecnie 9 zł od osoby, co jest w przypadku budżetu rodziny jakby znaczącą obniżką. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję.